Każdy, kto interesuje się morskimi tematami, na pewno słyszał takie pojęcie jak mila morska czy węzeł. A jak długa jest mila morska i jak jest powiązana nomen omen z węzłem? Jak się mają do tego kilometry? Dzisiaj opowiem Wam o tym wszystkim. Morskie opowieści kapitana Czochracza. Co to jest mila morska i węzeł? Witam wszystkie wilki morskie, jak i bokopływy flądrokształtne. Dzisiaj opowiem Wam o dwóch najważniejszych jednostkach używanych w nawigacji. Naszą opowieść zaczniemy od w miarę nowożytnych czasów, kiedy było już wiadomo, że Ziemia jest kulą. W rzeczywistości Ziemia jest nieco spłaszczona, ale do naszych rozważań możemy uprościć i założyć, że jest idealną kulą. Oś obrotu Ziemi wyznacza kierunek północ-południe i bieguny. Jeśli wyobrazimy sobie koło opisane na kuli, którego płaszczyzna przechodzi przez oba bieguny, otrzymamy tak zwane koło wielkie. Jest to największe koło, jakie da się opisać na kuli. Kołami wielkimi są zatem wszystkie południki, jak i równik. W 1889 roku instytucja zwana Generalną Konferencją Miar wykorzystała ziemski południk do określenia długości metra. Przyjęto, że odległość mierzona po łuku południka od bieguna do równika wynosi, a co tam, równo 10 tysięcy kilometrów. Potem, wraz z rozwojem nauki, definicja metra się zmieniła kilka razy, ale dla nas najważniejsze jest to, że od tamtej pory mamy długość naszego ziemskiego południka podaną precyzyjnie w metrach. My jesteśmy bardzo sprytni i szybko możemy sobie policzyć, że skoro 1/4 koła wielkiego wynosi 10 tysięcy kilometrów, to cały okrąg, czyli nasze koło wielkie na Ziemi, będzie miało 40 tysięcy kilometrów, czyli obwód Ziemi wynosi równo 40 tysięcy kilometrów. Brawo! Jednak była potrzeba, aby jednostka długości była powiązana z morską rzeczywistością, a na morzu pozycję określamy jako długość i szerokość geograficzną, w kątach, czyli stopniach i minutach. Dobrze by było powiązać jakąś nową jednostkę z kątami. Metry i kilometry za bardzo się do tego nie nadawały. Kąty mierzymy za pomocą stopni i minut. Cały okrąg, czyli wspomniane wcześniej koło wielkie, ma na Ziemi 360 stopni, czyli 40 tysięcy kilometrów. Teraz liczymy. Dzielimy obwód koła wielkiego na 360 stopni. Wychodzi nam, że długość jednego stopnia kątowego mierzona na łuku koła wielkiego wynosi 111 i 1111 dziesięciotysięcznych kilometra. A jeden stopień to przecież 60 minut. Dzielimy więc dalej. 111 i 1111 dziesięciotysięcznych kilometra dzielimy na 60, mamy 1,851 tysięcznych kilometra. Zamieniamy kilometry na metry i mamy wynik 1851 metrów, 85 centymetrów i 2 milimetry. Wynik ten jest to długość jednej minuty kątowej mierzonej na łuku koła wielkiego. I to właśnie tyle wynosi jedna mila morska. Długość mili morskiej bezpośrednio wynika z miary kątowej. Oficjalnie milę morską oznaczamy skrótem NM, co oznacza Nautical Mile. Na koniec naszej opowieści dziennikarska rzetelność wymaga, aby wspomnieć o mili lądowej. Obecnie standardem jest mila angielska. Jest ona krótsza i wynosi 1609 metrów, 34 cm i 4 mm. Pojęcie mili lądowej wywodzi się ze starożytnego Rzymu. Rzymianie mieli pojęcie mille passus. Oznaczało to 1000 podwójnych kroków. Dorosły człowiek po zrobieniu 1000 podwójnych kroków przejdzie około 1500 metrów. Zapewne duży i wysportowany rzymski legionista stawiał nieco większe kroki. Stąd wzięła się odległość 1609 metrów. A 1609 i 1852 metry są podobnymi odległościami, więc jednostka używana w nawigacji odziedziczyła nazwę po swoim starszym bracie ze starożytnego Rzymu.
Uporaliśmy się z milami. Jeszcze zostały nam sznurki i supełki. Podczas podróżowania ważna jest przebyta odległość, ale ważny też jest czas potrzebny na przebycie tej odległości. W ten sposób powstaje pojęcie prędkości. W nawigacji sprawa jest prosta. Jedna mila na godzinę to jeden, no właśnie, supeł zwany węzłem. A dlaczego nazywa się to węzeł? Już Wam to tłumaczę. W dawnych czasach umiejętność czytania i pisania nie była taka powszechna i oczywista. Za to zwykle wszyscy umieli liczyć. Liczyć umieli również marynarze pracujący na żaglowcach. A liczenie było potrzebne do zmierzenia prędkości statku. Poznajcie urządzenie zwane log. Składa się ono z deseczki lub boi na długim sznurku. Sznurek nawinięty był na kołowrotek. Na sznurku tym co niecałe 14,5 metra zawiązane są węzły. W skład kompletu wchodzi jeszcze klepsydra. Pomiar prędkości polegał na wyrzuceniu boi za burtę. Boja pozostawała za statkiem i wyciągała rozwijający się z kołowrotka sznurek. Zadaniem marynarza było liczenie kolejnych supełków na sznurku. Cały pomiar trwał tyle, ile czasu potrzeba było na przesypanie się piasku w klepsydrze, czyli około 28 sekund. Im statek szybciej płynął, tym więcej sznurka, a więc i węzłów było rozwiniętych z kołowrotka. Po całkowitym przesypaniu się piasku w klepsydrze, marynarz liczył supełki i meldował prędkość statku w węzłach. Węzły stosuje się do tej pory na określenie prędkości statków, samolotów, prędkości wiatru czy prędkości prądów morskich. I to wszystko, co chciałem dzisiaj Wam opowiedzieć. Teraz już wiecie, skąd się wzięły metry, mile i supły na sznurku. A jak się podobało, to proszę o łapkę w górę. Gorąco zachęcam do subskrybowania kanału, daje mi to motywację do pracy. Już niedługo kolejne nasze filmy z morskimi ciekawostkami. Do zobaczenia. Ahoj! Koniec.